Witam Was ponownie w grze Halo Infinite. Ja jestem Sarge, no i kontynuujemy naszą przeprawę od miejsca, gdzie skończyliśmy ostatnio. Spróbuję z działem plazmowym pocisnąć do kolejnych pomieszczeń. O ile oczywiście będzie to możliwe. Jeśli tak, to z chęcią skorzystam. No i proszę bardzo, gdzie my jesteśmy? No nie ma dużego chyba wyboru, musimy iść tutaj. Soon, the banished will stand victorious. Atriox, hear these words. Even from beyond this life, your will is served. Your forces occupy the ring. Within hours, it will be under our control. Humanity will cower before your legacy. They will burn. Their brazen defiance will be all but a memory. Zadziwiające, że Artiox był takim koksem, a jednak zginął. We have a new problem. We need to get out of here. I'm working on it. Work faster. These pelicans nearly on board and the power's still out. Don't let them get me. Jasne, ciągle ten pilot się z nami kontaktuje. Szkoda, że straciliśmy działo plazmowe, no ale nie można mieć wszystkiego. Poradzimy sobie. Stop shooting! Dobrze, 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 ale... Nie przesadzajmy. Kurde. Niesłychane jest to... Niesłychane, jak oni trafnie komentują nasze poczynania. Niedobrze. Skubany zdawał się, kurde, mieć jakiegoś jetpacka, czy coś podobnego. Dobra, potrzebuję innej broni zdecydowanie, ewentualnie rzućmy. Tak jest. No i lecimy dalej. Tamtego bym, kurde, załatwił. Nie wiem, czy już został pokonany. Chyba tak, to jest ten, zdaje się. No dobra. Co najgorsze, ciągle słyszałem jeszcze kogoś tutaj. Zastanawiam się tylko, gdzie. Amunicja uzupełniona. Ewidentnie jeszcze kogoś mamy. Tylko, że chyba jednak na górze. Tak to by wyglądało. Tam mamy. No i proszę. Sprawa załatwiona. O, proszę, mamy, kurczę, kolejne nagranie audio. Tym razem nagranie audio wygnańców. No to posłuchamy. Brothers, side by side.
kurczę, kolejne wspomnienie o Artioxie. Tak, swoją drogą, tutaj jest jeszcze mapa, której nie przeglądaliśmy ostatnio. Ciekaw jestem, czy to jest cały świat, czy tylko jedna z lokacji, jakie odwiedzimy. W bazie danych oczywiście pojawiło się to nagranie, no ale już odsłuchaliśmy, więc nie musimy tego robić ponownie. Tutaj musimy podejść. Starałem się dokładnie rozejrzeć po tym pomieszczeniu, ale niczego więcej nie widać. Magazynek pełny. No to działamy. It's locked down. Requires a hack. Okay. And you can do that? No. New plan. Scuttle the ship. You are going to destroy this ship with us in it? I'm going to die here. Spokojnie. There are cooling pipes running towards the main engines. So? I'm gonna warm things up. Oj, niedobrze. Ale niech pilot się uspokoi. Chief na pewno znajdzie rozwiązanie, żeby statek zniszczyć, a jednocześnie, żeby samemu przeżyć. Dobra. Tutaj, kurczę, mamy te rury chłodnicze. Zaraz się nimi zajmę. Okej. I po drugiej stronie kolejne. Did it work? Nothing seemed to happen. I'm not done yet. Well, hurry. I can see them. Brutes. The little things. All waiting. Don't let them get me, please. Dobra, bo tutaj pilnują. Szybko. Get ready. Okay, okay. Fire up those engines, Chief. Maybe we'll survive. Świetna sprawa, że nawet możemy przyciągać do siebie broń, tak jak przed chwilą zrobiłem. No ale dobra, wracamy. Jak najszybciej wrócić na górę. Za dużo ich tam. Na szczęście mamy jeszcze jeden pojemnik. A tylko czekajcie, bo muszę zawsze jednak trochę odczekać na to, aż naładuje nam się linka. Dopiero mogę ją wyrzucać. Okej. No jak nie jeden, to drugi się, kurczę, przyplączę. Dawać granat. I to tyle. Działamy, działamy. No nie zamierzam czekać. Nie!
Lepiej się rzeczywiście pospieszmy, co? Nawet nie muszę strzelać. Kolejny. Nie uciekniecie. Dobrze, dobrze, dobrze. Czy ja mam tutaj rzeczywiście zeskoczyć? Musimy. I co? Do you think this disruption will be enough? Victory is already ours. So, run, Spartan. We will meet on the battlefield. A żebyś wiedział, że się spotkamy. Tutaj bez Linki by było ciężko. Where are you? The Pelicans surround it. They're... Oh god, they're trying to get in. On my way. Uratujemy pilota. Tylko nie spaść. Dobra. What was that? He felt bad. Even the banished seem freaked. We are running out of time. The batteries. Charging slowly. I don't know. It's gonna be close. Too close. No, tutaj muszę się chyba złapać. Jest. Kurczę, a może jednak źle poszedłem? Już sam nie wiem. Czyli tędy. Łatwo się tutaj pogubić momentami. Ale dajemy radę. Okay, so 90 seconds till full charge. I hope this place holds together that long. Charge faster! Nie jest dobrze. Drogi, kurde. Otworzy się. I'm here. Okay, give me a second. I'm coming to get you.
back, Chief. Okay, let's get out of here. Czyli można chyba powiedzieć, że prolog za nami. No to dopiero wstęp do całej historii. To ma być największa kampania w historii serii Halo. Locate UNSC Infinity. UNSC Infinity. Class. Supercarrier. Crew size. 7150. Not found. Near field perimeter scan. 1986 UNSC tags detected. Status. Deceased. The Master Chief lives? Atriox assured us of his death! Are you not angered? No. I feel invigorated. You promised us revenge, superiority, renewal! He threatens everything! Do you question my leadership? Atriox's vision... Atriox is dead! It's his fault that we are stuck here! The Banished will never bow to anyone again! Not the Covenant! Not the Prophets! Not her. This ring will be operational. Please. There. You will have your revenge. Blademaster. Follow the Spartan from a distance. I want to know everything about him. Accept. Encrypted message file. Read. Attempting decryption. Decryption failed. Locate message source. Triangulation in progress. Triangulation in progress. We're done, right, Chief? If we stay out here any longer, they're gonna come back. They'll find us and they'll kill us. Triangulation in progress. What is it you're searching for? Match found. Signal located. Waypoint uploaded. There's nothing there. You're looking in the wrong direction. We need to go home. Plot the waypoint. Requesting manual flight control override. Do it. Autopilot engaged. Wait, what? Are you kidding me? Why would we go down there? The Banished plan to wipe us out. All of us. Then what? You think we can stop them on our own? I told you. We lost. We need help, not heroics. No, we do our duty. Protect humanity, whatever the cost. I can't be the only. Entering atmosphere. Autopilot disengaging in 5. We have a new mission, soldier. 4. What is it? What's down there? 3. A weapon. 2. A weapon? 1. How many guns do you need? What is wrong with you? Remind me to never pick up a Spartan. This is a terrible idea. They're coming for us. All of them! Incoming! All directions! It's not safe! Pull back. Okay, okay. Co by nie mówić, podejście Chiefa jest zgoła odmienne od tego pilota. No i znając zresztą historię z poprzednich części, absolutnie mnie to nie dziwi. Wiemy, jak bardzo Chief potrafi być zaangażowany w daną sprawę. Chociaż też na przestrzeni... Heads up! Lots of Banished craft heading your way! Na przestrzeni różnych części podejście Master Chiefa trochę się zmieniało.
Szczególnie jeśli chodzi o wypełnianie rozkazów. More reinforcements! This weapon of yours must be worth it! Jeszcze w pierwszych odsłonach dla Chiefa wypełnianie rozkazów, trzymanie się, lojalność to była podstawa. No ale później doszły do tego inne kwestie, zagrożenie dla Cortany. Lojalność z nią właśnie. Little Grant! Nie wspominając już o wydarzeniach z piątki, kiedy to dochodziło do totalnej zmiany, jeśli chodzi o samą Cortanę. Kiedy to nie mogliśmy jej już nazywać swoją dawną przyjaciółką, bo to była niemal inna SI. Nie zmieniała się tylko nazwa. Dobra, czy ja muszę cały czas tędy ruszać? Chyba tak. Lećmy zatem. Kurczę. Careful, Chief. Another dropship on your location. Czy tylko mi te lokacje przypominają Mass Effecta Andromeda? This whole place looks like it's dying. Like it's clinging to life somehow. How is that possible? Each ring is different. I see an entry point in the wall ahead. Get in there. Find this weapon. Then we can go. Right? No nie wiem, nie wiem. Chief chyba woli nie mówić wszystkiego. Tak, na wszelki wypadek. Wydaje mi się, że jak trafię tutaj, w tego jetpacka, to wtedy go wysadzę, ale nie wyszło w tym przypadku, tak jak chciałem. A z przodu też możemy się rozprawić. Uwaga na granaty. I złap się. Czy zmienimy na igrownicę w tym momencie? Na razie nie. Na razie zostawmy to, co mamy. Be careful. They're still coming. You really pissed them off back there. Ojejku, niechcący sam rzuciłem teraz granat. Nie ma chyba czego tutaj szukać. Przecież nawet przed ściany widzimy różne ciekawe przedmioty. Kurde, jak to wygląda. Look at this place. It's beautiful. And broken. Very, very broken. I need to move. There are ballast ships everywhere. Swoją drogą to bardzo jestem ciekaw, ile nam ten pilot będzie jeszcze towarzyszył. Jakoś tak polubiłem go, widać w nim właśnie takiego zwykłego człowieka, który znalazł się w nieodpowiednim miejscu dla siebie. No proszę. Okej. Tak to działa. Jeszcze rozczuliło mnie to początkowe nagranie z pierwszego odcinka, które pilot sobie odtwarzał, gdzie nagrała się jego żona z córeczką bodajże. Kto wie, może już ich nie zobaczy. Może nawet to nagranie sprzed wielu lat. Już mocno nieaktualne. Dobra, tędy chyba nie przejdziemy. Tam jest broń. Ale teraz mnie zmiana broni nie będzie interesować. Okej. Co my tu mamy? Amunicja jakaś? Nie za bardzo chyba. Padaj. Pamiętać o uzupełnianiu tarczy. Na bieżąco. Kurde, no ciągle ci z tarczami. Uwaga. Tak jest. Żadna tarcza w takiej sytuacji go nie uratuje. Dobrze. Jeszcze dajmy tutaj jeden pojemnik. Idealnie. Po prostu idealnie. Teraz może i głownica. Jeszcze z tej strony chyba widziałem, bo możemy sobie w ten sposób uzupełniać amunicję. Czemu by nie? Jeszcze elita. Niedobrze, niedobrze. Nie chcę zginąć, nie chcę zginąć.
Kurde. Bez przesady, no. Znowu mało brakowało. Okej. Przeładowanie i lecimy dalej. Tak jest. A, bo tutaj, kurczę, był ten pojemnik jeszcze. Szkoda, że nie wykorzystałem wcześniej. Hey, big guy! That weapon isn't gonna find itself! So better get moving! Nie musisz mnie poganiać. Kurde. Głos Cortany. Robi się ciekawie. Co to może wszystko znaczyć? Rozumiem, że tędy przejdę. Drzwi zablokowane, ale spokojnie. Tu chyba musimy iść. Na to wygląda. No, ale mamy zapisanie postępów. Więc w tym miejscu chyba się z wami pożegnam w takim razie i w dalszą drogę wyruszymy w kolejnym odcinku. Rzućmy jeszcze tutaj okiem na to, gdzie jesteśmy. Wcześniej byliśmy tu, teraz się przenieśliśmy w to miejsce. Oczekujcie zatem, zostawiajcie kciuki w górę, jeśli materiał wam się podobał i do usłyszenia następnym razem. Cześć!